A ty zapieprzaj szybciej. $90 dniówki ma. I narzeka. Pradziadek mój miał takich jak ty napęczki. To za darmo. Ty narzekasz za $90 na godzinę, na dobę. Jeprzony w dupę nie rób. No mam na myśli, że kiedyś po prostu inaczej płacili, nie? Jak coś. Zaznaczam. Na przykład na plecy uderzy. No. O kurde, za darmo to jest. Zostaw te danonki. Ci w mordę dam. Zostaw te żelki, ty szmato pieprzona. Ty szmato zasrana. Ja pierdzielę, ty wszystkie spółki ściągnęła. Szczerze to AH 68 giga niedoceniane. Aż mi smutno. Dobra, a więc tak, ty nie będziesz pracował, to cię zastrzelę. W grze. No to jest Ameryka, no. W grze mam na myśli, tak? Dobra, zamówmy trochę towaru na testa. Czy na NB jest ta gra? A nie wiem, bo ją dostałem od Quinto. Ale na NB jest to, co wczoraj graliśmy, Balatro. Supermarket. Ej, a co to jest hipermarket? Szpanom śmiał się twarz. Rabował. Nie ma tego. Nie ma tego. Sadge. Hipermarket, taki supermarket? A większy market, czyli Auchan, to jest hipermarket? Czemu ten kasjer ma minę, jakby chciał ci... Właśnie, czemu się nie uśmiechasz? Może już mu zęby wybiłem wczoraj. Jak za wolno pakował te starych toreb torby stare. No klientek, nie? W sensie klientów. Zmieńmy temat. Dobra. Zostawmy to. Za dużo na dziś, ale dwa zacząłem. Zamówię masełko i za głośno chyba to sr. Co to za gówno gierka w dupę? Bartuś, posłuchaj, gówno to cię robi... Zamówię masło orzechowe. Przepraszam. No dzisiaj mnie nosi jakoś, nie wiem czemu. Przepraszam każdego widza, który oberwał. Naprawdę. Jeżeli mi wybaczysz w tym momencie, to cię nie zbanuję. No i widzisz, znowu mam odchyły, znowu. Nic się nie polepsza. Szykuje się dedek. Wyłóżmy to i zobaczymy, czy pójdzie do tyry. Idzie. Tylko żeby się znowu nie zbugował, bo naprawdę go zbije kijem. Się da 4. Złoto za naszą śmierć. 4 się da. Spoko, Łukaszu. Tak, spoko na start. Chlebek, mąka, olej i burgir. Ty zjadłbyś burgir? IRL pytam. Nie, czemu nie w dupę? Tak. Z
co nie, no tak. Dobra, oliwa. A ty zapieprzaj szybciej. $90 dniówki ma. I narzeka. Pradziadek mój miał takich jak ty napęczki. To za darmo. Ty narzekasz za $90 na godzinę, na dobę. Pieprzony w dupę nie rób. No mam na myśli, że kiedyś po prostu inaczej płacili, nie? Jak coś. To zaznaczam. Na przykład na plecy uderzy. Chodzi o to, że uderzali, żeby popędzić, bo kiedyś nie było praw tego, uczniów, nie? Najgorsze, że są łamane prawa uczniów. Boże, ja mam przeprawny mózg. Przerwa od TikToka na rok. Powiedziałem to. Od TikToka robię przerwę na rok. Co to jest? Co my jeszcze potrzebujemy? Herbatka i kawa. I można chyba otwierać. Kiedy zbliża się sobota, żaden z nich nie umie spać. Każdy myśli. Cukier? A, bo ten frajer nie wyłożył. A, bo cały cukier się przepalił, bo on wczoraj się bugował. Nie ukradną paczek na dworzu, ale pieprzony w dupę debil, co dla mnie pracuje, ich nie weźmie z ulicy. Bo w umowie ma, że z magazynu bierze tylko. Frajerzy na pieprzony. Niestety, nie? Nie ma to już jak kiedyś, że ludzie z pasji pracują wykładając towar, nie? To już nie te czasy. Teraz ludzie jakieś prawa pracownicze. Co to w dupę jest prawa pracownika? Prawo do przerwy? Co to jest prawo do przerwy? Jakby się dało, u mnie pracownicy nawet minuty nie mogliby na złapanie oddechu. Co ja pieprzę? Nawet sekundy. $80 płacę mu za dobę. I w te $80 jest w dupę mój. Mój, całkowicie mój, rozumiesz? Idealny świat by to był. Wszystko się dzieje w grze, jak coś zaznaczam. Ja pierdzielę. Przesada. Zapieprzaj kolego i zamknij ryj. Prawa pracownika to wymysł. Słuchaj mnie teraz. Gdzie sok? Otwieramy. Ale co, Bartuś? Co się stało? Lubisz sok? To sok ma... Zgłaszam streama? Każdy jest równy. Już mi nic nie zrobisz. Dobra, przesadź. Jezus Maria, mi tak odpieprzę już od tego, trzeba by poślizg na rok zrobić. A, co? Dobra. Jeszcze miałem coś dodać. To się wszystko dzieje w grze, co mówię. O chłopie, karta wyciągnięta. As. Boże, ja mam tak przeprany.
Zaczynam grać. Koniec, 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 koniec. To nie jest złodziej. Pilnuj go? Nie. Zobacz, stoi w kolejce grzecznie. Dobra, ten nosi towar, mogę siedzieć na kasie. Dobra, powiększylibyśmy. Ty, my mamy tylko $600, co jest? W swetrze tu podejdź. Czemu do mnie idzie na kasę? Zapraszam. Prezydent Obama? Może teraz przeczytasz. Wiesz, że najlepiej zamawiać wszystko za jednym zamachem, bo pobierają opłatę? 10 rzeczy na raz się da zamówić. Proszę. Seria ja? Narzekali, że nie ma? Rzeczywiście, sera mało. Na samą górę się nie da dać? Co on nie sięgnie? Za co ja mu płacę? Gdzie mleko? Gdzie ja mleko dałem? Tu! Sir. Zero sera, nie mogę go dać. Tu jest ser, ja pierdzielę. O Jezus Maria, we łbie mi się już pieprzy. O kurde. Nic nie widzę. Ile ludzi? Dobra, zapraszam do kasy. Półeczkę sobie zamówimy. Dwie nawet. Dwie mogą być. Czego? Cennie patrzyłem. Od góry paczek w biedrze. Czekaj. Obsłużę tylko Jamala. Ale nakupił! Co ty w dupę? Skąd ma tyle pieniędzy? Ale co ty piszesz? Dobra, pięknie. Magazyn jest zrobiony. Kolejka zakrzywia się. Zapraszam tutaj. Witam. 5.40. O, to nie kasy tym. Ta. Co ty w dupę? Ale duże zakupy zaczęli robić. Trzy sprajty. Przerwa od kolki, no ta. Tamte. To nie jest energetyk, to jest sól. Wiesz o tym? Sprite i banan. Lekko sushi. A to mój pracownik. Żebyś
Myślałem, że mi ktoś karton ze sklepu wyniósł. Coś za drogie. Ale jak za drogie i cię nie stać, to nie przychodź do tego sklepu. Prosta piła. Chyba tak, Quintano. To jest za drogie? O kurde, rzeczywiście. 5,50 nie będzie. Makaronu nie ma długiego. Dobra, nie będę teraz patrzył cen, bo ceny i tak zaraz sprawdzę, jak będzie dzień. I tak się zmienią, więc... Światło tu trzeba kupić. Tutaj sklep powiększymy. Będzie nas stać. Ile to kosztuje? 1300. Ja pierdziele. Kurde, sorry, no, chodź tu. Pieprz. Czyż się dołączyłeś do klubu R, ale czy mógłbyś przestać się tak garbić, ponieważ mój system antyłamaniowy ciągle się włącza, gdy oglądam twoją transmisję. Co to znaczy? Chyba mogę. Siedem, 25. Skradam się za bardzo? Nie. Odpowiednio według mnie. Serek? Ty, a tamten pracuje? Szybciej zapieprzaj. Tu by się światło przydało, ale w sumie. Nie będę przecież pomagał pracownikowi, żeby miał lepsze warunki pracy, nie? Jeszcze mnie aż tak nie popieprzyło. Dobra, mlika nie ma. Nie, tu coś jest. Czołówkę mu kup. No ta. Latarkę na czoło i luja, nie? Gdzie wymuszał na mnie, żebym instalował te... światło. Albo mu kupię czołówkę, ale mam lepsze rozwiązanie. Niech się ten... Niech se wyhoduje jakieś oczy kocie i luj. Jak chce u mnie pracować. Tu nie są, tu nie ma praw pracownika, tu są prawa pracodawcy. Chcesz u mnie pracować? Mam wymagania. Musisz widzieć w ciemności, nie odpoczywać, nie oddychać, nie jeść, nie chcieć pieniędzy. Dobra, za dużo wymagań mam. Muszę też coś dać w zamian. Dobra, 30-sekundowa przerwa w ciągu 24 godzin. U innych tak nie ma. Ej, w sumie? Nie, czekaj. 1200 poszło na co? Na żarcie? Nie, dobrze jest. Dobra, musimy tutaj. Przejrzyjmy, czego nie ma. Zamówimy. I tego. Dobra, na szybko. To dobrze. Ale relini nuta. Siedem 25. Dobra, czekajcie, co my musimy zamówić? Ser? Więcej sera? Sól? Afrykiem streama? No, może tak być. Tego w ogóle nie mamy. Ryżyk. Ta spaghetti, no. Czekaj, ryżyk. Ja muszę to układać jakoś, bo...
Przecież to jest to. A, tu jest na to półka. Ja pierdziele, już widzisz. Ja też. Czaj, co? Gdzie jest ten? Ja to kładłem gdzieś. Gdzie to w dupę jest? Ja to kładłem, przysięgam. Nie ma? Ej, nie ma. Wyłożył, ale to nie znika, jak się wyłoży. Widzisz, że są z zerem niektóre. Ta kola z gówna. Ja muszę obok siebie te rzeczy, te soki i tak dalej, bo mi się będzie zaraz tak pieprzyć we łbie, że to jest luj. Tu jest sok, to w sumie... To dam tu. To dam tu. Spaghetti, makarony obok siebie. Ale tamtego chyba w ogóle nie mamy niebieskiego, nie? Dobra. Czekaj, może jeszcze dalej. To trzeba jakoś posegregować, bo już mi się we łbie zaczyna pieprzyć, rozumiesz? Dobra, i co jeszcze było potrzebne? Może jeszcze ten jeden makaronik, albo nie, bo dwa już niby są. Ten drugi makaron w ogóle go nie mam. Nie, nie to. Ten. Sól jedna. Albo dwie już weźmy, jak zamawiam. Licencja. Najpierw chcę powiększyć sklep. I półki się poukłada i wtedy licencja. Dobra, otwórzmy już. Będzie, Michu, będzie. Ten pokerowa gierka, no. Sól to damy gdzieś... Miejsce typu, wiesz. Tu są soki. Tu są te, tu są chlebek. Cukry. A, sok jest tu i tu, widzisz. To tu będzie sól. I to makaron obok makaronu. Tu jest jeden, to tu będzie drugi. Dobrze mówię? Mąka w dupę? Kiedy ja to zrobiłem? To mąkę można pod makaron dać niby. Ten spaghetti już całe wyszło? Ten sok też? Co jest, ty? Znowu trzeba zamówić. Warto mieć pracownika teraz, nie musisz sam układać towaru na półce, ale za to w magazynie. To prawda. Bardziej mi się terapię przywełby niż wcześniej, więc oddaję. Tak, zamówmy. Dobra, ser będzie obok... Czekaj, gdzie jest ser? Tu był gdzieś. Ser i tu mleko. Dobrze, ser jest git. Oliwa przy oleju by się przydało. Gdzie jest olej? Gdzie był olej? Tu jest olej. Tu jest makaron czerwony w dupę. Tu idziesz, śmieciu. Oliwa obok oleju, dobrze. Pyk. Chlibek. Nie wchodzi. To będziesz tu leżał, śmierdzielu. Mleko.
Dobra, zaczynam już powoli, wiesz. Zaczyna się powoli segregacja. Ale jaka? Nieważne. Dajmy wodę obok mleka. Gdzie ta buza? Młody mogli. Co ty znowu dodałeś? Witam, może do sklepiku pan wejdzie? Dobrze, a ty co? O, dobrze, dobrze, mądry wybór. Dobra, zasiądźmy za kasą trochę. Popracujmy, nie? Za drogi olej. Za drogi olej, za drogi ser, za drogie wszystko w dupę. To nie Wiedźmin. To jest ten. Zapraszam klientów. Podejrzany jest. Sam makaronik, kolego? Co ty w dupa? Tak. To jest muzyka typu MPC po prostu. Bo wszyscy mówią, że ser za drogi. Popieprzyło ich? Przydałoby się dwóch zatrudnić do wykładania towaru, bo jeden to tak wolno to robi, że jak wezmę licencję, to nie będzie nadążał. Sześć półek i dwóch... O ja pierdzielę, ja mam 18 level. Na dwóch kasjerów i dwóch tych i tak naprawdę to już jest endgame. Dzień dobry, poproszę chipsy beztłuszczowe i Tinbark pożyczkowy kartą. Kartą nie można poniżej dychy. Więc dawaj gotówkę. Taniej wyjdzie, bo podatku nie zapłacę. A ty zapłacisz i tak tyle samo. O kurde. Trzydzieści. Trzy. Koleżko. Grosika to ci nie dam. Kiedy ktoś stówkę wyda? Na nowej licencji może. Piwko można? W sklepie? Można. A skąd jest? Poczekaj. Proszę bardzo. Oj, światło trzeba palić. Reliusz, Aureliusz, Mortadeliusz, Sklepikeliusz, Kasieliusz, Common Brugeliusz, Kaseliusz, Kartiusz, Makaroniusz i na to Keczupikczusz ósmy. Tak, to był władca tego. Władca to był. Koczego? Czym on władał? Proszę. Płocka. Nie, władcą Płocka to był ten. Aureliusz, Moreliusz, Tuten, Mamoneliusz. Tupa. Ale co ty piszesz? Tupa, co ty piszesz? Proszę bardzo. Nie palę światła, ale co znaczy kim? Dobra, czekaj. Tysiąc osiemset. Wydaje mi się, że po dzisiejszym dniu będziemy mogli sklep wypieprzyć na maksa. W sensie nie na maksa, to usunąć, tu się wpieprzyć. Nice. Witam. Proszę. Ty, on naprawdę śpiewa to w piekle z tym, z... Wiesz co? Przydałoby się chłop do wykładania towaru dla wykładacza towaru.
Wtedy byłby już perfekcyjny sklep. Syzyf. 2100, nice. Ty, dzisiaj to raczej sporo na plus wyjdziemy, nie? Proszę. To jeszcze zaniosę temu syfowi. Tą kolę trzeba przedstawić obok picia innego. W ogóle to samo co tam. W to miejsce można dać co? Chleb, to czekaj, gdzie był chleb? Wszyscy? Wyłóż to i zamykamy. Dobra, panowie, patrzcie to. Mówię wam już, jaki jest plan. I panie. 850, nice. Plan jest taki. Wyburzyć te dwie ścianki. Tutaj, tutaj tuż przez ścianę za nami, mieszka rodzina. Matka samotna z czterema dziećmi, ale to się ich na ulicy. W sensie, no w skrócie wykupię ten kawałek ziemi za chwilę, tak? Za grosze. Więc wydaje mi się, że to jest mądra. I tam otworzymy sklep, na który nie będzie pieniędzy ludzi stać z tej okolicy, ale ludzi, którzy mają, kupią i tak. Do roboty już się zatrudni. Random Bruce? Nie. Czekaj. To nie. No jest mistrzem skarpety, zgodzę się, ale kurde, wszystko na kawę poszło. Kawa obok herbaty miała być. A widzę, co to jest? To jest herbata. To jest herbata, a tam nic. To tam będzie kawa. Tworzyłem ta. Na razie pracownik się nie pieprzy, więc to mi się podoba. Cukiernowy, mąka. I tu będzie łatwiej zobaczyć, czego brakuje, nie? Niż tam, w sklepie. Na dłuższą metę to będzie lepsze. Światło kup? Dobra, jak się nie podoba im, że jest za drogo, to niech nie przychodzą. Jak się nie podoba, że nie ma światła, to niech nie przychodzą. Ale jak zaczną głodować i przyjdą, to jeszcze ceny podniosę. Jak im się nie podoba. No, tyle w temacie. Za tą ścianą Dalton mieszkał, a ty go wykupiłeś? Dlatego tak... Nie, dobra. Muszę się pohamować czasem. Nieważne. Co ta półka tu w dupę robi? Co to jest? Muszę tu dostawić drugą półkę, zara. No wypieprzeć od tej półki, chcę ją przestawić. Tu się postawić wzdłuż ściany półki, nie? Dobra, nie ma spaghetti w ogóle z tego, co widzę. Gdzie jest spaghetti? 4. 2 ryże. Tych to chyba w ogóle nie ma pić. Przez ciebie Dalton musi mieszkać w kominie. Dlatego ma takie dłonie? Przepraszam, no nie wiedziałem, że w kominie mieszka. Ja myślałem... Ja myślałem, że on po prostu jest kominiarzem, tak jak jego ojciec. W sensie tak jak tamten tłumaczył, że jest księgowym, bo jego ojciec był księgowym i go nauczył. Niby. Tu jest biała. Sprite'a przełożymy. Tą białą też. I
tutaj się da tak, są soki, to nadto jabłkowe się da. Gdzie są jabłkowe soki? W dupie, nie ma w ogóle, trzeba zamówić. Czarna kola, to tu. Wyżej? Gdzie? No tu damy. Spaghetti było tu, jest. Pracuj szybciej, bo cię zwolnię. Zapieprzaj. Ryż. Ryż miał być obok czego? Bo ja ryż mam tutaj. Chyba tu może być. Bo nie ma nic podobnego do ryżu. Płatki są podobne do ryżu? Jeszcze są ryż z mlekiem? Albo na sucho? Jeżeli tak, to są podobne. Chleb to był tu, nie? Ta jest, nadal niewykupiony. Czarna kola. Mąka, mąka. To mąkę to dwa tu i dwa tu chyba damy. Tu dwie mąki, te niebieskie i dwie czerwone. Znaczy nie, to nie jest mąka. To jest makaron. Gdzie jest mąka? Tu. Albo chleba. Nie, co jest w dupa? Ten chleb nie powinien tu być. Tu będzie to mleko. Cukier. Jajka obok mleka powinny być. No prawie są. Chleb obok tego. Makaron, makaron. Dobra, luj, tu będzie chleb. Git. To jest mąka. O kurde, ja pierdzielę. Problemy się zaczynają. Już narzekają, że czegoś nie ma, bydlaki. O Boże, jaka kolejka! Już jestem, jestem, zapraszam. Co tu się odpieprza? Witam, witam. Chłopie, pół sklepu wykupiłeś. Dla innych nie będzie, to mi się podoba. Witam, witam. Proszę. Kurde, jaki przemiał. Co się dzieje, że tyle ludzi zaczęło przychodzić? Jak się sklep powiększy, to przychodzą, a nie od licencji to zależy? Czyli bardziej się opłaca inwestować w zwiększenie sklepu, nie w licencję. Te mleka. Raz, dwa, trzy. A, bo ja ich w ogóle chyba nie zamówiłem. A ten zapieprza, czy nie? Czy się opieprza? Dobra. W porządku to jest. Może być. Witam, witam, zapraszam. Na produktach z licencji jest większa marża, a na sklepie więcej klientów. No co ty, powiększyłem sklep i teraz przyszło dwa razy tyle ludzi. Niż normalnie. Cel tej gierki? Taki jak życia. Bo to symulator. Czyli brak, dokładnie. A sok jabłkowy miałem kupić, racja. A, tego droższego proszku nie może znaleźć chyba. Prawie cały ten wykupili. Końc. Plan działa.
Zapraszam tutaj. A, tu nikt nie przyjdzie już. Dobra, to zamówię jeszcze ten sok. Kurde, do dziewiątej. A ty zapieprza, Janie. Drugiego to można na którym levelu? Na 22 chyba. Zobacz, jak ten X wleci. Prawie w ogóle. O kurde, prawie nic się nie ruszyło. To się za golda zarabia, ale... Pusty ten sklep, nic nie dbasz? Dopiero kupiłem te półki, one są na nowe rzeczy, dlatego tu nic nie ma. Tylko nie stać mnie na licencję. A nie, stać. 550. Się zaraz kupi. Tylko nowe produkty kupić? Chłopie, nie stać mi chyba. Muszę jeszcze tych odkupić. Ceny? Zaraz zobaczymy ceny wszystkiego, tylko baba wyjdzie. Żeby nie widziała, że podnosimy. Bo się rozejdzie po mieście, że tu drogo. Dobra. Na plus chyba, nie? A, dobra, 1900 wydaliśmy. Dzięki, rycerz. Jak on ma, poczekaj, Mamonra taki gość, słuchaj Mamonra, kupujesz se z dziewczyną Mamonra. No. Siedzisz się z dziewczyną w supermarkecie Mamonra, Mamonra w dupę sras rarara, nie wiem, Wiesiek, Zbigniew, Karol, kurwa nie wiem, Andrzej, siedzisz se w supermarkecie. No. No tak, tak. To się zgadzam akurat. Który sok jeszcze zrobił tym drugim? Drugi, no, nie mam, żeby podnieść cenę. Tu się w komputerze przydało podnosić te ceny. Nakleić elektroniczne te i... O Boże. Pięknie śpiewa Mamon. Prawdziwy talent. Dobra, kupmy licencję na nowe produkty. O kurde, ale to czeka. Lodówka. Tylko jedna lodówka, dobra. I to najpierw zamówmy co było, wyłóżmy. I się tego. Żarówka nad głową. Jakby nie przekląk przy tym, to nie byłby sobą. Nie, próbnik do gniazdka. Tu nic nie ma. Dzięki, Young Mini za 10 lat. Siema. Soczek tu był, to będzie ten tu. Tam tego też nie ma, ja. Nie no, on sam nie wyrobi ten chłop z tymi produktami. Ledwo daje radę. Na stole stały świeczki i nie pora na uśmieszki. Tu trzeba ciągnąć druta. Hej, hej, zrób kawę do słownicą. Jak dojdzie do eksplozji, najważniejsze DKP. Gdzie u chleb? Bo przekładałem. Dobra, czekaj, zobaczmy czego tu brakuje. Ryż, olej, oliwa, sok pomarańcza. Sól, cukier. Już się pamiętam, co mówiłem na początku. Bordę 10 zł. Powinieneś płacić tym imigrantom w alkoholu i karcie pobytu jak normalny, patologiczny pracodawca, a nie jak jakiś poważny pracodawca. Czekaj. Mamon, co ty gadasz? Nie pamiętam, co już gadałem na początku. O Boże, nie mam na nowe produkty. Teraz wszyscy razem.
Dobra, w dupie. Zbajtuję ich, że niby w ogóle je mam. To przyjdą, bo może coś innego kupią. Taktyka jakaś niby jasna. Czekaj, oliwa była gdzieś tu na początku. A jest. Nie, no dobra, jak już się w miarę to poukłada, to ta wydajność będzie git z tego magazynu. Tylko jeden chłop nie wyrobi z tyloma produktami. To by trzeba jak najszybciej wbić ten level, żeby mieć na kolejnego, nie? Bo jeden to jest chłopie, ledwo na wyrabię. No ja mu mogę niby pomóc, ale po co ja mu pomagać, jak ja płacę? Płacę to wymagam, tak? Palę papierosy, nie przez uzależnienie. Palę, bo chcę w końcu wykończyć tą... Coś nowego można niby zamówić. Położymy w ogóle. Na tyle, ile nas stać. To akurat się wyłoży na nowe półki. Ej, nas jest. Radość we mnie budzi populacji lisów. Na to nas stać? Tak. A, czekaj. Jedno mogę. Dzięki. Honest Corp. Zasuba dla Sydney. Dziadek naprawił ci się ten? Czy działa, działa, no. Ale co ty piszesz? Jedno zostało. Albo nie, czekaj, zrobię po prostu. Bo ja po dwa wszystkiego zamówiłem, tak? Zrobimy tak, patrz, pyk. I to się już tu przygotuje. O kurde, tutaj. Ale jednocześnie teraz. Sobie miejsce. Siema, Drako. Mówiono mi, znajdź sobie inne hobby, a nie tylko gry. Twardy reset lepa? Może uzapiesz ślepe, nie, ale. Dobra, zapraszam klientów, bo gotówki potrzebuję. Kurde. To był ogromny świat, a w nim ja mały człowiek. Grając w kafejkach z kolegami, chcieliśmy czegoś dowieść. W czas, gdy inni pili, niszczyli swoje płuca. My witam, witam. Ćwiczyliśmy na daście, jak się smog. Tyle tylko? Tyle nowego towaru, a ty tylko spaghetti? Pieprz się. Znasz pracę, bo gry wkrótce zniszczą życie ci. Gdy miałem 20 lat. Mało tego sianka. Mi się gamingowa scena, więc ćwiczyłem ile sił na przerwę czasu nie ma. Marzenia. O kurde. Dodawały każdą kolejną wygraną prawdziwsze. 88,25. Nice. Potrzebuję tych pieniędzy. Witam, a ty co myślisz, że przez to cenę obniża? Garnij się. Nawet centa więcej nie dostaniesz. Sprzedajesz już jakiegoś kumpla? Tak. Cześć o gierce Voice of the Void? Nie znam. Czemu nie widzę emotek? 7 TV pobierz. Siema Quick. Quick, tak? Czy Quake? Nadejdzie 30 lat, nie będzie mnie jadł. Turniej z milionem graczy to już norma. Nadejdzie 30 lat. $400, dobra, zamówmy nowy towar. Lecz będę walczyć wciąż dla dzieci i rodziny. Wiedzą, że gracze nie są źli, bo o tym świadczą czyny. Mój team na podium wchodzi, owady zwycięstwa wie. Danonki. Liczę, że kiedyś też mój syn pomacha mi ze sceny. Nadejdzie 60 lat, gdy właśnie 30 miał, że podążaj za marzeniami życia, radość czerp. Tyle dumy na twarzy, gdy mój puchar zobaczył. Liczę, że e-sport wkrótce będzie własnym życiem żył. Nadejdzie 60 lat. Dobra. I co to jest? Żelki. Nadejdzie 60 lat. O kurde, za darmo tu jest. Zostaw te danonki. Ci w mordę dam.
Co ty pieprzysz, i tak przyjdziesz oglądać. Dosłownie wszystko, co tu jest za pierwszym streamem, że pierwszy raz zawsze ktoś napisze gówno, po czym przychodzi i się pyta, kiedy ta konkretna rzecz. Dosłownie w dupę jakiś NPC. Nie wytrzymam. Ale i tak git, no bo przekonuję go, żeby to jednak oglądał, więc git. Tak było z Lombardem. Tak było z hardkorowym Lombardem. Jutro będziesz pytał, kiedy debata na kanale Zero. Zobaczysz. Zobaczysz. Przyjdziesz, kiedy debatka. Ale i tak jakąś obejrzymy, tylko musi być lepsza. Chociaż ta ciekawie się zapowiadała, ale już tak po tych półtorej godzinki, co oglądaliśmy, już tak nic nowego nie było. Dobra. Siku znowu był szedł. Czym się dzisiaj chce jak porypany? Jakaś rada na to? Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę